Witam. W tym filmie, w kilku słowach, prezentacja i takie omówienie kątownika marki Empire. Więc tak, kątownik po kolei zapakowany był w taką zawieszkę. To jest model E280M. No, Professional Heavy Duty, tam wszystkie te piękne słowa. Faktycznie jest profesjonalny, fajnie jest wykonany, bardzo dokładna skala, bardzo dokładnie się kończy po obydwu stronach. Skale są cztery, tak naprawdę w milimetrach podane, w dziesiątkach milimetrów. Kątownik pokazuje dokładny kąt i jest wyposażony również w libelkę marki Empire, to jest libelka True Blue. Niebieskie libelki, no flagowy produkt gdzieś tam ich, na dożywotniej gwarancji po prostu. To jest na dożywotniej gwarancji, więc jeżeli coś tam niedobrego się z tym dzieje, no to oni to uznają. Wykonanie tego kątownika, kątownik można sobie rozdzielić, te dwa elementy. Sama linijka ze stali nierdzewnej, jest to dość taki sensowny element, od spodu ma rowek do mocowania. Można wykorzystywać oczywiście jako linijkę. Bardzo, bardzo fajna sprawa, że to się da rozdzielić. Element mocujący linijkę. Oczywiście można też wykorzystywać oddzielnie jako jakiś tam mikrokątownik ewentualnie. Myślę w paru gdzieś tam sytuacjach. Natomiast jako taką małą poziomiczkę to jak najbardziej. To jest bardzo dokładne i bardzo to fajnie się sprawdza. Dobra, tu jest jeszcze rysik do zaznaczenia sobie na stali, czy tam na jakichś innych dziwnych materiałach, na których by się dało to zaznaczać. Ja głównie używam do płytek, więc zaznaczam sobie tam jakimiś cienkopisami. Kątownik mocujemy przez wsunięcie. Śruba mocująca dociskowa znajduje się w tym miejscu i ona jest na takiej sprężynie. Ta sprężyna jest po to, żeby nam ta śruba trzymała już wstępnie tą linijkę, żeby to tam samo nie wyleciało przy jakichś tam zmianach położenia. Ja w tym momencie na szybko zaznaczam 120 mm i pokażę Wam, do czego jeszcze to, używam to narzędzie, oprócz mierzenia tych kątów i tam ewentualnie jakiegoś poziomu czasami, bądź też pionu oczywiście. Przykładając w ten sposób, można sobie skontrolować pion i myślę, że jest to fajna opcja, żeby czasami nie sięgać po jakieś tam inne narzędzie do kontroli, jak najbardziej gdzieś powiedzmy elementu tam w okolicach tych 400 mm, to jak najbardziej to jest naprawdę bardzo dokładne, bo ja to sobie tam zmierzyłem i to jest ok. Dobra, więc tak, do czego ja używam jeszcze? Załóżmy, głównie do płytek, załóżmy, że mamy płytkę, przykładam do brzegu płytki i po płytce wzdłuż przesuwam, rysując od razu linię. Ta linia mi wychodzi równo i równolegle do brzegu płytki. Zaznaczyłem sobie 120 mm, więc linię mam dokładnie na 120 mm, natomiast do linii, do kreski, kreska po cięciu mi znika. No i to dokładnie w ten sposób u mnie wygląda. Jeżeli bym chciał, żeby kreska została, musiałbym tutaj po prostu to skorygować i jak najbardziej jest to możliwe. Wszystkie te pomiary na tej skali to jest bardzo dokładna sprawa. Bardzo fajnie się tym mierzy. No jest to też spory kątownik, no nie? Bo to jest 400 mm, więc w tym położeniu mamy kątownik 400 mm. Ten element tutaj nie jest zbyt długi. On ma 12,5 cm od początku do końca. Więc tutaj no, jakoś to tam się powiedzmy ma do tej długości tutaj. Natomiast optymalnie mogłoby to być trochę dłuższe. W tym położeniu kątownik można używać jako trzy funkcje. W zasadzie skala się zaczyna idealnie od zera. Mamy jako wymiar, mamy jako kąt idealnie 90 stopni i mamy jako poziom, bądź też
bądź też pion, no nie? Na czym nam zależy, różne funkcje możemy sobie tym ogarnąć. I jest to bardzo fajna opcja, moim zdaniem. Ogólnie narzędzie sprawia wrażenie takiego bardzo porządnego i wykonanego bardzo sensownie. Myślę, że tutaj nie będzie za wiele ludzi niezadowolonych z tego narzędzia. To już naprawdę by musiały być strasznie cudowne kątowniki, żeby gdzieś tam znacznie przewyższały jakością ten. Ja powiem szczerze, widziałem już tam różne kątowniki po kilkadziesiąt złotych, ten ponad stówę. I on jest naprawdę bardzo dokładny. Jestem z tego narzędzia zadowolony, więc dlatego go śmiało mogę polecić. Jeżeli chodzi o dokładność, libelka, jak każda poziomica na metrze, może nas pocyganić pół milimetra. Kątownik na metrze, według producenta, może nas pocyganić 1 mm. Na długości metra, czyli procentowo to by sobie trzeba było tam przemierzyć. Powtarzam, że może, bo ja sobie sprawdziłem i ten kątownik faktycznie kąt pokazuje idealny w tym momencie, więc myślę, że to pewnie gdzieś tam po zużyciu jakimś znacznym by się pojawiło. Dobra, przedstawione macie, więcej informacji na stronie producenta, myślę. Za dużo filmów w języku polskim no nie ma, pewnie chyba tylko ja mam o tym film, więc myślę, że fajnie, że taki film się pojawił. Dodatkowo będzie też o poziomicy, więc to tam sobie proszę sprawdzić ewentualnie na moim kanale. No króciutko, no, narzędzie profesjonalne do wyznaczania różnych długości i kątów, dodatkowo funkcja poziomicy, co jest myślę fajnym patentem. Zapraszam do kolejnych moich filmów, zapraszam do komentowania. Jeżeli są jakieś fajne tam narzędzia, mało powiedzmy popularne, bądź ewentualnie macie jakieś ciekawe patenty na pomiary różnymi narzędziami, to oczywiście zapraszam do komentowania. Jeżeli są jakieś uwagi bądź pytania, to również. Dobra, wielkie dzięki, miłej pracy, trzymajcie się, hej.